Cześć, witam, Marek Kaczor Kaczanowski się kłania. Dzisiaj jesteśmy tutaj przed starą betoniarnią w Gostyninie. Mamy akcję charytatywną dla Luizy Rutkowskiej, dziewczynki z okolic Gostynina, dziewczynki chorej, poważnie. Czeka nas tutaj mnóstwo atrakcji, między innymi pokaz stuntu motocyklowego. Tutaj jest dwóch panów, Maciek i Piotruś, którzy dzisiaj pojeżdżą. Thank you.
główny jest organizowany corocznie dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkolu. Są to, przedszkola, są to dzieci niepełnosprawne. Dochód z tego turnieju jest przeznaczony na rehabilitację i leczenie dzieci niepełnosprawnych. Emilia Ornat, Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. Czym zajmuje się fundacja na co dzień? Budujemy motoambulanse, motocykle ratunkowe i zaganiamy je do roboty w całej Polsce po to, żeby każda stacja pogotowia, która potrzebuje takiego wsparcia, mogła je mieć. Mimo tego, że motocykli w ustawie o ratownictwie medycznym nadal brak. Oddolna inicjatywa po to, żeby każda stacja mogła otrzymać wsparcie, które jest im naprawdę potrzebne. Motoambulans zawsze będzie na miejscu szybciej. Do Gostynina trafiliście na apel Marka Kaczora Kaczanowskiego, tak? Tak, do Gostynina zaprosił nas... Pierwszy raz chyba. Tak, po raz pierwszy do Gostynina zaprosił nas Marek. Kaczor jest po prostu fantastycznym człowiekiem z ogromnym sercem, który stara się wspierać tę lokalną społeczność jak tylko może. I stąd cała dzisiejsza charytatywna impreza, cały dzisiejszy charytatywny piknik z ogromem motocyklistów, ogromem pozytywnej energii. No i z nami. Wyjątkowy motor, zauważalny na drogach i pomocny zapewne, prawda? No tak, jak koleżanka powiedziała, motocykl dojedzie szybciej, motocykl dojedzie przede wszystkim wszędzie. Wjedzie tam, gdzie nie wjedzie karetka, wjedzie tam, gdzie nie wyląduje śmigłowiec. Jeszcze rzadkość na polskich drogach, ale na szczęście między innymi dzięki takim inicjatywom jak nasza, tych motocykli pojawia się na drogach coraz więcej i już nie budzą takiego zdziwienia, takiego szoku, jak było to kilka lat temu. Ale w dalszym ciągu tych motocykli jest jak na lekarstwie. Tutaj mam dla Dawidka od motocyklistów taki prezent. Oczywiście motocykl i motocyklista.